Obiecałem, że sobie chcę zobaczyć tego. O kurwa, ja na początku myślałem, że to filtr w ogóle. Dobra, Rewo, bo ja jestem trochę do tyłu. Mocne zdjęcie na Instagrama, a fani zastanawiają się, czy dojdzie do walki z Nitro. Czaro z TMX postanowi przeprosić fanów za zrzutny film. Policja Co? udaremniła Czaro przeprosił? organizację walk dla nastolatków. Amadeusz Ferrari dodał film pełen dowodów związanych z atakiem. UOKiK odświeżył temat skamów i opublikował poradnik. Pagata i Monika Kociołek zamulały podczas face to face. Za to Szeja z Laluną nieco poddymiły, a Suchar zarzucił Lalunie noszenie i sprzedawanie podróbek. Witam was w nowym. Wczoraj widziałem, widzowie, na rynku we Wrocławiu z trzy takie osobistości w takim zajebistym Louis Vuitton. No i mówię pa. Mówię do Zoe, paki drip, kurwa. Mocne. Zajebiste. Odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci. Jak mogliście usłyszeć, sporo się działo, więc jest o czym mówić i zaczynamy. Nie, no jeśli Jedno. ktokolwiek myślał, że w tych wszystkich takich, powiem wam tak, powiem wam szczerze, jeśli ktokolwiek myśli, że w tych wszystkich butikach internetowych, które polegają na tym, że sprzedają kurwa ciuchy na Facebooku i robią jakieś licytacje, jeśli ktokolwiek myślał, że tam są jakiekolwiek oryginalne kurwa rzeczy designerskie, to naprawdę musi mieć nieźle pod kopułą, nie? Jeśli ktokolwiek myśli, że w tych kurwa butikach, jakiś butik super ekskluzyw, coś tam, butik, coś tam, mają oryginalne ciuchy, jakieś Louis Vuitton, jakieś Balenciaga i tak dalej, to naprawdę trzeba mieć pod kopułą. Tam wszystko są feje, kurwa. Są fejki, kurwa, często z takich, ale to kupują takie mamuśki. No tak. I wiecie, co jest najlepsze? Że często kupują to ludzie, których stać na oryginalne Louis. Tylko oni się nie znają, kurwa. Widzą, że to jest Louis, mówią, o, Louis, o, fajne, fajne, torebeczka za 200 zł. I ona to kupuje i ona nie wie, że to jest podróba, bo se myśli, kurwa, że wiesz, o, Louis Vuitton, tutaj słyszałam o tym Louis Vuitton i tak dalej. Wiesz, jeżdżą w Porsche, jeżdżą, kurwa, jakieś, wiesz, takimi furami, a kupują podróby, bo po prostu nie wiedzą, że to, kurwa, są fejki, nie? Po prostu. Ta. No, była taka babka, miała taką kurtkę, widzowie, w Louis, i jak zdjęła, to miała jeszcze koszulkę w Louis, taki wielki monogram czarno-biały, a pies był przebrany w taką kurteczkę z napisem Security. No, mówię, kurwa, no, naprawdę, mocne, mocne. Ropa, dziękuję za prawa. No. No, moja mama na przykład kiedyś kupiła, była na jakimś targowisku i kupiła taką portmonet, taki tą nerkę taką, wiecie, ten taki portfelik z napisem Supreme i mówi tak, patrz, patrz Michał, mam Supreme, a ja tak mówię, niezłe. I mówię, no, fajną podróbę, mówi, no co, ale fajna, nie, Supreme. No tak, no tak jest, kurwa, no. No bo no, kurwa, no przecież moja mama nie wie, co to jest, kurwa, Supreme. Mówi, że on w piździe to ma, co to jest, kurwa, Supreme. Wyjebane ma w to, wiesz, co chodzi. Mówi, widzisz Supreme, to kupiła sobie. Mówi, no, sobie kupiłam za 15 zł. Ja mówię, no niezły styl, kurwa. Jedną z najciekawszych, a już na pewno jedną z Niezły najbardziej styl. zasięgowych walk na Fame MMA 14 jest starcie Ksajo z Nitro. Możemy zakładać, że Sergiusz będzie chciał odbudować się po porażce z Unboxalem, za to Marcin to jedna wielka niewiadoma, bo jeszcze nie widzieliśmy go w oktagonie. No i w Dobrze, że zasadzie pozostało nauczyłeś już, tylko no odliczać dni ta, do no. walki, gdy nagle na profilu Ksajo pojawiło się takie oto zdjęcie. The face of the game, pierwszy sparring zaliczony, nie mogę się doczekać No następnego. przecież to Przyznam jego się. okulary, bo on walczy w jakichś okularach, nie? Dziwnych. Szczerze, że na początku myślałem, że to jakiś filtr, przerobione zdjęcie, wiecie, taki żarcik, ale okazało się, że na serio Ksajo tak wygląda po sparingu, bo złamał nos, bez przemieszczenia, ale złamał. Tutaj od razu rodzi się pytanie, co z walką z Nitro i w tej sprawie głos zabrał Wardęga, który napisał do Ma Marcina. nos Ksajo na złamany? sparingu A, złamał nos, okej. dlatego wygląda, jakbym go zgankował Warwickiem, coś nie coś potrafię. Na szczęście nie jest to złamanie z przemieszczeniem, rozmawiałem z nim i walka na ten moment nie jest zagrożona. Można Ale mu powiedzieć, się że takie szczęście rozlało. w nieszczęściu, Okej. co nie zmienia faktu, że aktualnie Ksajo wygląda, jakby partner nie miał dla niego litości na sparingu. Zbierając szczątkowe informacje, bo nie ma ich za dużo, ze streama Popo dowiedzieliśmy się, że było to jedno celne uderzenie. A co z Marcinem? Nie wiem, czy on chce gadać. Na sparingu to zrobił, nie? Ale dostał mocny wpi***. Nie, to było jeden hit. Inaczej. Losowy. To wygląda, jakby mu ktoś kombinację wykupił, stary i stary. Nie, to. Jeden hit. I jeszcze wracając do tweeta Wardęgi, w Tak, to był komentarzu. Ksajo, no? To, tutaj. Tak, Trochę jakby się mu ktoś zmienił, troszeczkę przybyło mu. kombinację wykupił.
Stary. Nie, to jeden hit. I jeszcze wracając do tweeta Wardęgi, w komentarzu ktoś dodał grafikę z aktualną twarzą Xayo i obitą twarzą Sylwestra i ten podpytał o pomysł na podpis. Swoją propozycję wrzucił Nitro, który skomentował: mój drugi i trzeci przeciwnik na Fame MMA. Dzisiaj spotkałem tych dwóch chłopów Sacki, dzięki za i się pytali, czy im dwie dyszki dożył Zadowina. Dałem im 5 dych. Oli w fuja, takie żule, kurwa. Na farta i tyle. Bardzo mi podziękowali. Nie, szczerze, to chujo. Że ten nos złamał. Niedobrze. On gardy mnie trzymał czy jak? Stary, nie wiem, ale tak szczerze, mega dziwne. Z jednej strony dziwne, z drugiej strony czasami się coś takiego dzieje, nie? Że coś sobie ktoś robi na treningu. Ale dziwi mnie, że ktoś z nim tak sparował, że mu nos rozpalił. Jeśli chodzi o show, to szkoda, no dobra, że... ale ja to słyszałem w ogóle od pewnych źródeł, że większość, kurwa, ludzi, co w ogóle na Fame ma, chodzi, nie? W sensie, no, może nie większość, okej, okay, ale dużo. No to, że oni w ogóle się nie sparują niektórzy, że idą normalnie, że jakby wiecie, trenują jakieś tam techniki, ale nie sparują się. I dopiero się biją, dopiero w klatce pierwszy raz, kurwa. I to jest pojebane dla mnie. Tak wychodzić, kurwa, na tak, bo się boją kontuzji, no tak, ale to jest pojebane, kurwa. Że się w ogóle nie sparujesz jakby, że idziesz jakby na sucho w ogóle, to jest pojebane dla mnie. Ja bym na przykład wolał dostać w pizdę i wiedzieć, jak to boli, wiesz o co chodzi, a nie, że kurwa dostanę w pizdę i kurwa nagle mnie zamuli i nie wiem, co to jest ból w ogóle, wiesz o co chodzi. Tych dziwnie, Rzepski, dzięki za 2 miesiące. Że Xayo wyjdzie do walki ze złamanym nosem. Co prawda nie znamy szczegółów, jeśli chodzi o konkretne obrażenia. A to dobrze, że sparuje się Xayo, moim zdaniem akurat. Ale nie zmienia to faktu, że do dla mnie to jest pojebane, że oni się sparują bez masek i ochraniaczy jako nowi zawodnicy. No mogliby kurwa w tych takich hełmach, czy jak to nie tam, nie wiem. Hej, czy będzie odsłuch 20? Nie wiem, czy dzisiaj będzie odsłuch tego. Streczek, dziękuję bardzo. Ela Melo, dziękuję. Dawid, dziękuję za Prima bardzo. I pozostało tylko lekko ponad 2 tygodnie. Na ile nos zdąży się zagoić? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że w trakcie walki Marcin będzie miał ten nos obijany, więc pozostaje liczyć, że jakimś cudem kontuzja nie będzie miała istotnego wpływu na starcie. Mimo wszystko będzie miał w chuj. Przecież jak dostanie bombę, to kurwa mu to... Skoblito, dzięki za 2 miesiące. Desno, dziękuję za 5 miesięcy. Tylko liczę na dobrą walkę i lecimy z kolejnym newsem. Dostawca pozytywnej energii, znany również jako Charo Steam X, postanowił przeprosić za prank z oblewaniem przypadkowych ludzi wodą. Tutaj, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi... A, bo z Nitrem walczy, dobra. Ma genialny pomysł, aby celebrować lany poniedziałek kilka dni wcześniej i wybrał się do McDonald's, Żabki czy też w inne publiczne miejsca, aby oblać ludzi wodą i nakręcić z tego materiał. Nie, trafił no również na studenta, który robił notatki, który stanowczo zareagował na ten prank. Czaro go wyśmiał, nazwał nerdem, napisał po zejściu wadę wymowy i na koniec rzucił tekstem z czym ryj. Później szedł zaparty w komentarzach, a ludziom, którzy wytknęli mu głupotę, zalecał maść na ból pupy. Stary, ogarnij się, to jest tylko woda. Egzamin tu zapiszę zaraz, dobra, z czym ryj, kurwa. Sprawę poruszyły kanały komentarzy. Moją opinię mogliście poznać w poprzednim odcinku, ale swoje równie krytyczne zdanie wyrazili Zebo, Dominik Boss, Dramcia i Gimper. I już po filmie Zebo... Hej, ja też, Rewo, czemu mnie ominąłeś? Mówił nagrać Insta Stories, gdzie widać było, że powoli dociera do niego, że być może jednak ten film nie był najlepszym pomysłem. Podkreślam, że powoli docierało, bo zaczął tłumaczyć się z akcji z ziomkiem z notatkami, ale jednak nadal bronił swojej koncepcji, w tym narzekając na mentalność innych ludzi, którzy mają kija w dupie. I na podsumowanie chciałem jeszcze powiedzieć, że szkoda, że ludzie mają w tych czasach takiego jakby, w cudzysłowie, sztywno jest trochę, bo... Nie no, kurwa, nie może być takiego kija, nie no, nie kija... No, kurwa, no żeż ty, no żeż, no taki, kurwa, pal, nie? Taki, no nie, nie pal, taki, taki, kurwa, stick. Nie, no taki, no nie, może nie stick, no taki, bambus, no taki, nie, no nie bambus, no taki, kurwa, wiecie, nie? Taki, no, kurwa, miotłe, no wiecie, o co chodzi, nie? No jakiś, no, ogólnie, no nie, że tam, kurwa, odpierdalacie, nie? No nie można nic zrobić. Kłodę, kurwa. Nie no, tak trudno powiedzieć przepraszam. Poniekąd się tutaj przyznałeś, że popełniłeś błąd. Kurwa, bo nie... Zebo gra w ten, w Lego.
spodziewałeś się takiej reakcji, no i w sumie głupio wyszło, to mogłeś powiedzieć, że przepraszasz tego gościa i generalnie uczysz się na błędach. A ty grasz jeszcze? No chciałbym się pograć. Naprawdę, to było tak łatwe. I tak to się mogło zakończyć, ale czy to pod naciskiem negatywnych komentarzy, czy to ze względu na własną refleksję, czy może ze względu na poradę agencji, Czaro postanowił wrzucić na swój kanał film z przeprosinami. Tym razem już nie narzekał na mentalność ludzi, tylko po prostu przeprosił za swoje zachowanie, ze szczególnym naciskiem na chłopaka z notatkami, a także przyznał, że wyciągnął lekcję. Można? Można. Ja też mam taką jakby wewnętrzną potrzebę, biorąc pod uwagę to, co się też dzieje. No mam też jakby, chcę wam powiedzieć jak najszybciej to, co mi w duszy gra. Wszystkie osoby, które w tamtym dniu, gdzie nagrywałem film, gdzie obrywałem ludzi wodą, chciałem przeprosić. Jeżeli poczuliście się w jakiś sposób zranieni przeze mnie, nie wiem, skrzywdzeni albo pogorszyłem w jakiś stopniu wasz dzień, to was szczerze za to wszystko przepraszam. Przede wszystkim chciałbym przeprosić chłopaka, który został w tym wszystkim najbardziej pokrzywdzony z notatkami. Przepraszam cię za moje zachowanie, przepraszam cię za wszystko, co zrobiłem. Zapraszam cię na jakąś szamkę, moglibyśmy porozmawiać i na ten temat, więc proszę, jeżeli to oglądasz, odezwij się do mnie, wiesz, normalnie też... Setup, kurwa, robi, tamten przyjeciel, a ten go najebie, nie? Kurwa, nie zgadzaj się, stary. Chciałem cię osobiście przeprosić, na tym mi też zależy. Tyle, mam nadzieję, że nie chowa ci do mnie jakiejś wielkiej urazy. Ja cześć, też wyciągnę na pewno z tego dużą będzie lekcję. Może jakiś dla mnie koncert w ogóle. Nie będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy. Niezależnie od tego, jakie są prawdziwe motywy, najważniejsze, aby... Witam serdecznie w diamentowym klubie AMI857. Dziękuję bardzo serdecznie. Witamy, to już rok. Czaro zastanowił się, czy pranki to content, który chce nagrywać. Pozytywną energię można dostarczać na mnóstwo sposobów, a oblewanie wodą przypadkowych ludzi to nie jest najlepszy pomysł. Co ciekawe, poniekąd w obronie Czara stanął... Klarwan, dziękuję bardzo serdecznie za 5. miesiąc suba tier 3. Ja pierdolę. Dziękuję bardzo, Kuba Hrabkowicz, czyli jeden z członków nowego Team X3. Swoje zdanie wyraził na Twitterku, gdzie napisał: absurdalne dla mnie jest to, że w internecie codziennie ktoś rzuca kontrowersyjne opinie, często społecznie szkodliwe, a Czaro Nykiel musi się tłumaczyć, że oblał delikatnie wodą parę osób na ulicy. Chyba dystans do czynów określany jest na podstawie akceptacji... Dobra, co ty pierdolisz, człowieku? Nie no, super początek w tym twoim teamie X osranym, ojebanym, kurwa. Zajebiście, że się pokazał, kurwa, ludziom. Brawo! Kurwa, nie minął tydzień, nie? Kurwa, i mamy kolejny... Już wiadomo, że kurwa Team X będzie, kurwa, gównem, nie? Ja pierdolę. Prowoder, dzięki za Prima. Społeczeństwie. Osobiście odebrałem ten wpis na zasadzie umniejszania problemu, bo przecież są ważniejsze sprawy i to jest naprawdę absurdalny argument, bo niezależnie jaki temat ruszycie, zawsze będzie większy, aktualnie istniejący problem, czy to lokalny, czy to globalny. Intrygujące jest również porównanie opinii do czynu, bo gdyby Czaro sobie narzekał, że a kurwa, kiedyś to był lany poniedziałek, zamiast realnego oblewania ludzi na ulicy, to byłaby to zupełnie inna waga sprawy. Warto również zwrócić uwagę na... Dobra, ale warto zwrócić uwagę na to, że kurwa... Nie był wtedy lany poniedziałek, więc nawet nie ma tego i w jaki sposób usprawiedliwić, kurwa. No po prostu lał se ludzi, kurwa, dla filmiku, dla kontentu, ja pierdolę, nie? Czaro musi się tłumaczyć, a przecież nie musi, tylko zgodnie ze słowami z filmu, sam chce. No i Kuba postanowił wyjaśnić, bo podobno ludzie źle odebrali jego wpis. Widzę, że sporo osób zrozumiało tego tweeta, jakbym mówił, że to jest spoko. Dla sprostowania bardziej chodziło mi o to, dlaczego bardziej skandaliczne zachowania często odbijają się dużo mniejszym echem, mimo większej szkodliwości. Członkowie Team X3 nie są znanymi osobami, na ten moment mają czystą kartę, więc fajnie, gdyby z tego mądrze skorzystali. Niestety, nie skorzystają, Rewo, to już od razu ci powiem, że kurwa, nie wiem, mam wrażenie, ja staram się nie oceniać ludzi pochopnie, ale kurwa no wygląda na to, że po prostu ludzie, którzy się zgłosili do tego teamu X, nie zrobili to dlatego, że kurwa chcą potrolować no, i ten, tylko po prostu są tacy jak oni, kurwa. Po prostu. Doktor 3.1z, dziękuję za 2 miesiące. Za tego typu tweety, to zastanawiam się, w jakim kierunku będą podążać i czy w przyszłości ktoś z nich nie będzie musiał lecieć do Kenii. No ale to taki poboczny wątek kurwa, w sprawie. No lepiej niech nie lecą do Kenii, nie? Dalej. Odcinek bez informacji o nowej gali MMA jest odcinkiem straconym, jednak takiej federacji z takimi uczestnikami nikt się nie spodziewał. Jak donosi portal na temat, nastolatkowie z Chorzowa postanowili zorganizować walki osób nieletnich w wieku 14-16 lat. Wydarzenie promowali na Instagramie, w tym powstała nawet oficjalna grafika. Nie no kurwa, Mieszko się bije. Ja pierdolę. Masakra. Przedstawiająca kartę walk. Tak upadłeś, nie? Eventem było starcie Daniela z Dominikiem, a co-main eventem Fischer kontra Hans. Choć początkowo wszystko wyglądało jedynie na żart, kolejne ustalenia niestety to potwierdziły. Informacje zdobyte przez śledczych mówiły o tym, że podobne walki odbyły się już w ubiegłym miesiącu. Wtedy miała to być spontaniczna sytuacja, jednakże po jej sukcesie dwóch 18-latków i jeden 17-latek postanowiło zorganizować profesjonalną galę dla nieletnich amatorów MMA. Oczywiście nie zabrakło w tym aspektu biznesowego, bo organizatorzy sprzedawali bilety i to w kilku... 5 zł? Wow, kurwa!
różnych opcjach, przy czym bilet dla jednej osoby kosztował 5 zł. Całość przypomina scenariusz z filmu, oficjalnie nie było wiadomo, w którym miejscu odbędą się walki, a lokalizacja miała zostać ujawnione na 1,5 godziny przed wydarzeniem. Do tego jednak nie doszło, bo policjanci śledzili profil Gali i w porę udaremnili jej organizację. Na szczęście dzięki zdecydowanej reakcji chorzowskich policjantów, którzy w ostatniej chwili udaremnili nielegalne walki, nie doszło do żadnej tragedii. Nie uchroni to jednak zarówno organizatorów, jak i uczestników przed odpowiedzialnością. Dorosłym organizatorom grozi nawet 3-letni pobyt w więzieniu, a... Ja pierdolę, wyobraź sobie, że stworzysz jakąś kurwa osraną galę w wieku 18-17 lat i grozi ci kurwa 3 lata więzienia, nie? Ja pierdolę. Wiadomo, że nie dostaną, no bo to zależy, pewnie dostaną w zawiasy po prostu, nie? Jako, że to pierwsze przewinienie pewnie, ale gorzej jakby kurwa, gorzej jakby się okazało, że to nie jedyne przewinienie, no tak, 3 lata. Albo karę, no, albo jakąś pieniężną karę dostaną, no, albo zawiasy, no. A każdy z nieletnich indywidualnie będzie odpowiadał za swoje czyny przed sądem rodzinnym. Tak jak pamiętam, że kiedyś... 3 lata za bilet 5 zł. Jeden taniec z gwiazdami i wszyscy rodzice zapisywali dzieciaki na naukę tańca, tak teraz za sprawą tych profesjonalnych, jak i freakfightowych gal, w modzie są treningi MMA. Ma to swoją pozytywną stronę, bo zachęca młodych ludzi do uprawiania sportu, ale też niestety czasem zdarzają się takie wybryki jak ten. Dobrze, że policja w porę zareagowała i to zanim temat się rozwinął i zanim doszło do tragedii. Dawno nie mówiłem o skamach czy też kryptoreklamie, które były tematem numer jeden w zeszłym roku. Nagłośnienie nieuczciwych współprac przyniosło efekty, bo oprócz wzrostu świadomości odbiorców, którzy zaczęli zwracać uwagę na to, co polecają influencerzy, sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym momencie nie jesteśmy już tak epatowani super zegarkami na promocji minus 70% czy też magicznymi pasami do odchudzania, ale nadal warto być czujnym. W związku z tym Co się dzieje w ogóle z Don Casio po tym, jak go wyjebali z tej FMMA? Wicio, dzięki za Prima. Publikował poradnik dla konsumentów, w którym zebrano 10 kluczowych punktów. Zwracają tam m.in. uwagę na dropship. Czyżby mój kurwa, moje ten się sprawdziło? Że powiedziałem, że jak skończy się FMMA, to się skończy wszystko? No kurwa, czy się to sprawdziło, czy jeszcze nie? Bo ostatnio widziałem tylko te smutne live'y, kurwa, na TikToku. Tipping, czy też ostrzegam? Dajcie mi szapkę z TikToka. Grają przed super okazjami w postaci niesamowicie atrakcyjnych kodów rabatowych. Jeśli śledziliście tematykę skamów, albo po prostu wiecie, na co zwracać uwagę, to nie są to jakieś mega odkrywcze rzeczy, ale mimo wszystko warto... Tak, bo ma te procesy, kurwa, teraz, ja pierdolę. ...rzucić okiem. Ciekawy jest punkt związany z odpowiedzialnością prawną Influ, w tym jest info, na jaki artykuł się powołać. I to jest jedna część działania, natomiast Walkik zapowiedział również stworzenie wytycznych dla Influ, które podpowiedzą, w jaki sposób działać zgodnie z prawem. Taki krótki news pewnie nie każdego zainteresuje, ale uznałem, że warto podać dalej, bo może kiedyś wam się przyda. Wreszcie pojawił się długo zapowiadany film Ferrariego, który miał pokazać niezbite dowody na to, jaki był powód ataku. Materiał to połączenie nagrań audio ze screenami rozmów, więc jest tam sporo informacji, które zbiorczo podsumuję. Znaczna część kurwa, dobra, to zapis rozmowy mamy Amadeusza z Małgorzatą Jeziorowską, czyli dziewczyną od gościa od Maczety i jednocześnie tą samą, która pojawiła się u Ferrariego na streamach. W dużym skrócie Jeziorowska potwierdziła, że powodem napaści była zazdrość, stwierdziła, że sama też jest ofiarą i chciała dojść swoich praw w sądzie. Trzeba po prostu w całej tej sprawie wszystko mówić, po prostu prawdę, jak było i tak dalej, bo naprawdę Amadeusz tam jest 100% niewinny, przecież on nic nikomu, nic nie zrobił. Też jestem poszkodowana, ja wszystkie screeny rozmów, ja wszystko nagrywam, proszę pani, przyjdzie od razu do Amadeusza. 100% szczera. Jednak w pewnym momencie jej narracja się zmieniła, co Amadeusz przewidział podczas jednej z rozmów. Wówczas wiedział, że rozmawia ze swoim chłopakiem, który ją przepraszał i generalnie chciał, aby do niego wróciła. Ej, widzowie, jest błąd tutaj mamy na transmisji, ponieważ jest pokazane, że niby 14 tysięcy złotych zarobiłem z donatów, a to nieprawda, ponieważ kolejny miesiąc się zaczął, kurwa. Trzeba to zrestartować, czekajcie. Licz kwotę od daty. Dzisiaj mamy... To jest nieprawda, widzowie, przysięgam. Czyli mój cel. O. Mój cel. Licz kwotę od daty. Dzisiaj mamy co? 3 maja, jo? 3 maj. O. Od. Dobra. Dobra. O kurwa! Aha. Aha, okej. Dobrze. Dobrze. Szczerze. Zadziałało? Zadziałało. Jezu, 599 zł tylko, kurwa.
Tego mogliśmy usłyszeć podczas Cage'a z udziałem Alana i Murańskiego, gdzie Jeziorowska zadzwoniła do studia i publicznie poddała pod wątpliwość słowa Amadeusza. Bazując na dowodach Ferrariego, wychodzi na to, że wówczas kłamała, jednak mimo wszystko już po filmie dodała stories, gdzie nadal podtrzymała... I to wszystko z tej jałmużny, kurwa, od dzieci, którzy kradną. Ja pierdolę, żyć nie umierać. Że Amadi nie mówi prawdy. Kochani, ogólnie miałam się nie wypowiadać co do tej akcji z Amadeuszem, bo stwierdziłam, że jednak... Ej, ktoś coś zrobił, wygląda jakby była pobita w ogóle, wygląda jakby miała limo, kurwa, bo ktoś, kurwa, strzelił petardę. Czy mi się coś wydaje? Będziemy poważnymi ludźmi, załatwimy powo... Kurwa, no jak chuj masz podkro... OMG, stinky, po prostu jakikolwiek konflikt pomiędzy sobą. To, co Amadeusz dodał, po pierwsze... Chuj ma podbite oko. Jest poucinane i jest Eric to Penny, nieprawda. Eric Penny, dzięki za Prima. Więc tak jak mówię... Czemu ona mówi, że to jest poucinane, że to jest nieprawda, jak tam były nagrania, jak ona gadała? O co chodzi? Nie chciałam robić syfu w internecie, nie chciałam nic totalnie wyciągać na temat Amadeusza i na temat jego osoby, ponieważ nic nigdy nie powiedziałam złego na jego temat. No ale teraz widzę, że będę chyba musiała po prostu pokazać wam, jaki Amadeusz tak naprawdę jest i do czego mnie zmuszał przez długi okres czasu. Na ten moment nie podała żadnych konkretów i podobnie jak w rozmowie w studiu, Jeziorowska rzuca jedynie ogólnikami. W związku z tym nie wiadomo, czy odnosząc się do sprawy pokaże dowody na to, że Ferrari kłamie, czy może ogólnie będzie chciała wyciągnąć na niego haki, niekoniecznie związane ze sprawą. I to jest jeden wątek, natomiast kolejny to spór z Alanem, który publicznie twierdził, że Amadeusz sam wcześniej kogoś zaatakował i tym samym sprowokował napastników. Później jednak zmienił narrację na to, że Ferrari podrywał tę dziewczynę i składał jej niemoralne propozycje. Respiratora nie było, rozpierania się też nie było i dobrego chłopaka też chyba nie było, co Alani? Taka jest prawda i mam kur... I to mam mocnych, i to mam chłopaków mocnych za sobą, którzy to którzy wiedzą jak było. Na treningu kurwa prawie każdy wiedział, o co chodzi. Wam, dzięki za Alanowi powiedziałem, żeby głupot nie pił, że tak nie było, bo on coś napisał, że... No Alan, wiem, widziałem jego story i też miałam do niego pisać. No powiedziałem, może nie gadał głupo, że to nie tak było. W ogóle nie. I to tak pokrótce opowiedziałem, o co chodzi w filmie, a teraz moja opinia. Czekaj, czy... Polak jakby potwierdza wersję tego? W sensie jest bardziej po stronie tego niż po stronie kurwa Ferrariego? To już jest pojebane. Sons of Vision, dzięki bardzo za 4 miesiące. 77 Moneymaker, dzięki za Prima. Generalnie mam wrażenie, że z poważnej sprawy robi się internetowa telenowela pod wyświetlenia. W sensie wiecie, Ferrari został napadnięty, odniósł poważne obrażenia, a później zamiast zgłosić sprawę na policję, to jak celebryta udziela wywiadów na różnych kanałach, a na swój własny wrzuca filmy z dowodami. W tym samym zamieszaniu już nie wiadomo, czy jego największym wrogiem jest gość z maczetą, czy może Jeziorowska, czy może jednak Alan. Najlepiej, żebyście pogadali sobie obydwoje, w sensie ty... dzisiaj, bo to musi być szybko działane wszystko, bo to jak już, bo ty poszedłeś składać zeznania? Nie. Byłeś? Nie. Aha. No ale to wiesz, dlaczego lepiej tak na przykład niż się sam z ciekawości według ciebie? Że stanie mi się krzywda, jak pójdę z nim na sądową ścieżkę, tak? No pewnie tak. To wszystko strasznie się rozgałęzia, a jednocześnie brakuje stanowczego i konkretnego działania. Nie wiem też, jaki jest ostateczny cel tego wszystkiego, bo nic nie usprawiedliwia zaatakowania kogoś maczetą, więc sam motyw w sobie też niewiele zmienia. W teorii film Amadeusza powinien domknąć sprawę, ale po co teraz donaty włączać? W praktyce zapewne teraz ta dziewczyna doda swoją wersję, on znowu będzie odpowiadał i tak aż temat znudzi się odbiorcom. Nie chcę się nad tym bardziej rozwodzić, bo nie widzę w tym sensu i lecimy dalej. Po ostatnich dymach z Gimperem Fame postanowił dalej eksploatować osobowość Laluny i w tempo został zorganizowany face to face z Shayo. Podobnie byliśmy świadkami niemalże krzyków Laluny, które były tym bardziej widoczne, bo jej przeciwniczka postawiła na spokój i opanowanie. Zanim przejdę do omówienia tego młynu, to najważniejsza kwestia. Na ten moment nie wiadomo, czy do tej walki w ogóle dojdzie, bo Shaya ma ułamaną kość w kciuku. No i właśnie, wczoraj byłam na rentgenie i okazało się, że no jest. Nie będzie tej walki jednak. Na kość. Pan doktor powiedział mi, że prawdopodobnie trzeba będzie to robić operacyjnie. Wygląda to tak, że po prostu odpadł kawałek kości. Ja zresztą na Instagramie wstawiałam tam to wideo. W momencie, gdy nagrywam ten film, jeszcze nie ma informacji, czy Shaya zdecydowała się na walkę mimo kontuzji, więc sprawa jest otwarta. Skoro najważniejsza sprawa za nami, to teraz pora na młyn. Tradycyjnie Laluna zdominowała czas antenowy, cały czas coś mówiąc i przekrzykując Shayę. Co najlepsze, przynajmniej na początku Laluna nie miała problemu do rywalki, a do Gimpera, który jej zdaniem jest największym hejterem. Po czym okazuje się, że ja od 5 lat w Polsce, jak wróciłam, walczę mocno z hejtem, żeby go nie było. A twój mężczyzna i ty siedzicie w świecie, gdzie zhejtował tak ludzi w Polsce, że ma potężne procesy i jeszcze przez niego chcieli sobie odebrać ludzie potężne życie. Potężne procesy. Czy ona mówi o tym procesie, kurwa, z Atorem? Który był ileś tam lat temu, kurwa, ten?
Ja pierdolę. Więc tutaj, z tej strony, szacunku nigdy w życiu ode mnie nie będziecie mieli i jakbym wiedziała, że jesteś z tego świata, nigdy bym z tobą nie stanęła do walki. Z czasem jednak, jako że Szeja broniła Gimpera, powoli również zbliżała się do tej samej kategorii. On się nadal toczy, no ja wiem, że to się chyba nadal toczy, no, to prawda. Ale no, kurwa... Wszystkim jest to, że po ostrym ciśnięciu Gimpera, jak i swojej rywalki, Laluna kilka razy podkreślała, że od wielu lat walczy z hejtem. Jest to absurdalne, ale też na tle ogólnej głupoty i krzyku znika w tłumie. No, czyli właśnie wyglądasz na taką osobę, która kreuje się na gwiazdę i zachowujesz się dokładnie tak wyglądam samo. Wyglądam jak gwiazda. Wyglądasz jak osoba, która kreuje się na gwiazdę, nie jak gwiazda. A to był komplement? Nie wiem, gwiazdy są zinterpretuj młodzie, to sobie, jak chcesz. I tak odnośnie kreowania się na gwiazdę, to ciekawy wątek poruszył na Twitterze Suchar, który stwierdził, że Laluna nosi podróbki markowych ubrań. Jako dowód pokazał. Ja to nawet, widzowie, szczerze powiedziawszy, żałuję, że tego nie poruszyłem, ale ja myślałem, że każdy jest świadomy tego, że ona ma podróby. No, ja od razu widzę, ja jak widzę kogoś ten w tak sposób ubrany, to ja wiem, że to są podróby, kurwa. Ale dobrze to poruszył, kurwa, dobrze, dobrze. Porównanie czapki z napisem Gucci, którą miała na sobie, z oryginalną czapką Gucci. Wyraźnie widać, że literka G ma inny kształt. Co to kurwa? Był dopiero początek, bo później Suchar sprawdził inne rzeczy z butiku Laluny i wyłapał kilka intrygujących perełek. Laluna jest na wyższym levelu w podniu logo. Nie dość, że nosi te podrobione ubrania, to ona jeszcze w swoim butiku sprzedaje masę takich rzeczy. Normalnie wariacie kurteczka Fendi za 900 zł, albo komplet dresów Louis Vuitton za 700 zł. Nawet projektuje nowe itemki dla siebie. Najlepsze jest to, że Laluna wprost twierdzi, że sprzedaje oryginalne. Dior, kurwa, męskie koszulki pojedyncze sztuki, 100% oryginal, proszę pytać o rozmiary, bo nie wszystkie są. Kurwa, ale w ogóle wyszło to? Kurwa, co on ma z ręką tutaj? OMG, Michael Jordan! To logo Jordana, to na tej koszulce szpagat Robix. Łapa jebana, jaka kurwa łapa. Iż kurwa. Pum, piąteczka dla ciebie. Chcz, chcz, pięć kurwa. Isaac five. Ja pierdolę, ale kurwa łapa. A tu co mu kurwa wystaje? Kutasy z piszczela? Co to kurwa jest? Michał Jordan kurwa. Nowa marka, Michał Jordan. Oryginalne rzeczy, co wynika z jednego z ogłoszeń na Instagramie. Męskie koszulki, pojedyncze sztuki. O kurwa. I 100% original. Proszę pytać o rozmiary, bo nie wszystkie są. I to jeszcze nie koniec wątku podejrzanych reklam, czy też produktów, bo Suchar wyłapał... O nie, czy ona... Zdjęcia Kylie Jenner, o nie. Już inną ciekawostkę. Na ubraniach Laluny nie kończymy, peruki to też niezła akcja, a kosztują 700 zł. Zdjęcia do peruk sprzedawanych w butiku są brane z Pinteresta, czy zagranicznych sklepów, albo wzięli zdjęcie Kylie Jenner i przerobili kolor w Photoshopie na taki, jaki ma peruka, którą sprzedają. Rzeczywiście fotki są z innych profili, czy też portali, to jasno widać porównując oba ujęcia. Dziewczyna ubrana na czerwono ma perukę nie od Laluny, tylko ze sklepu Zilli, ale co wiecie, też sama potwierdziła ale to jest pojebane, na swoim Instagramie. Że często te zdjęcia tych lasek są serio, kurwa, w tych wszystkich butikach, bo to nie jest tak, że to jest nowość, że ktoś tak robi. Dosłownie praktycznie wszystkie butiki te tak robią. Te kurwa takie właśnie, co sprzedają do niby oryginały. Dosłownie mają podjebane kurwa zdjęcia z jakichś kurwa Pinterestu, z jakichś takich rzeczy, nie? Masakra, kurwa. Masz jakiś zamienny butik? No mam! Idziesz? Pierwszy raz w historii... przepraszam, Kira, bo nie widać. Tak, nie, no te wiesz, Gucci, te wyższe takie. To są dwumetrowe buty, ne? Bezpośrednie, ale jednocześnie wyrażające opinię wielu Imo osób. Imo powinni ją wyjebać, moim zdaniem, kurwa, za to, że sprzedaje podróby z tego fejma. Moim zdaniem. Powinni być fair i jakby, no skoro się, że tak powiem, piętnuje z kamerów i jakieś tam, wiecie, naciąganie widzów i tak dalej na jakieś deale dziwne, to powinni ją wyjebać za sprzedawanie fejków i, kurwa, no powinna mieć w ogóle jakiś proces z moim zdaniem, kurwa, za coś takiego, tak szczerze. Bo to jest, kurwa, to jest na dużą skalę, nie? No Boxer gadał, że nie będą brali ludzi, co skamy robią. No właśnie, kurwa, to jest w chuj duży skam, nie? Tak szczerze, to jest taki w chuj. Bo opierdalasz dosłownie podróby, mówiąc, że to jest oryginał i jeszcze bierzesz za to takie kwoty 700 na przykład, nie? Wardenga się pytał Boxera, czy ją wywalą i co powiedział? Tweet zamieścił Yoshi, który napisał: Laluna, sprzedając fejkowe rzeczy Gucci i Louis Vuitton, robi tak samo szkodliwy dropshipping, co kiedyś Queen of the Black.
że wie o tym, że ma 20% udziału, że on chce, ale inni jeszcze się muszą zgodzić? A, okej, no tak. Czy inni lub biżuterią, czy zegarkami. Myślę, no że... tak, ona też, właśnie, bo często jest tak, że te właśnie rajd był? Od kogo był rajd? Mi się nie wyświetlił, że był rajd, ale dziękuję za rajda, jeśli jakikolwiek był. W każdym razie od Gumisia? Dziękuję, Gumiś, przepraszam, Gumiś, nie wyświetliło mi się, że rajda zrobiłeś. Dzięki, Gumiś, za rajda. A, bo ty pisałeś, co, zróbcie rozpierdol. Zróbcie rozpierdol na czacie. A ile było? 6 osób? A ostatnio się śmiali z tym, że Gumiś robi rajda 6 osób i że tak, dawajcie, spamujcie coś i tam, wiesz, kurwa, mówi tak, tylko czasem nie rozpierdolcie tego czatu. Kocham cię, Gumiś, dziękuję za rajdzika. Inex, dziękuję za Prima. Pozdrav ciebie, Gumiś. No, w każdym razie, właśnie często jest tak, że te typiary, co robią w tych takich programach występują. Wiecie, że ja odkryłem w ogóle, jak teraz byłem z Zuzą na tym weekendzie, to oglądałem telewizor, taki stary dziad, i oglądałem, kurwa, Lombard, Życie pod zastaw, i tam, kurwa, występuje Murański, a ja tak, o kurwa, ja nie wiedziałem, że on tam, że on właśnie stąd jest. Ja nie wiedziałem, nie przysięgam, bo ja nie oglądam tych rzeczy, kurwa, totalnie, nie? Naprawdę. Muran i tańcu... Naprawdę Tańcula też jest z tego? Kurwa, mocny temat. Ja nie wiem, bo ja nie oglądam takich rzeczy, kurwa. Ja odpaliłem ten telewizor, bo dosłownie już, kurwa, wiesz, mieliśmy tylko ten telewizor i tak z ciekawości mówię, co leci, kurwa, w telewizji, nie? Ja pierdolę. Skutek, dzięki za 3 miesiące. Tańcula się tam chyba powiesił w serialu, co? Jego postać, kurwa, Deduwę zajebała? Ja pierdolę, i to jest pojebane, kurwa, nie wiedziałem. Ja nie oglądam telewizji, nie? No ale on ten, w tego, w CK zajebał. Najlepsza audycja muzyczna, no to prawda. No. Ciekawe. Jest to ciekawy temat, który warto poruszyć podczas kolejnego wydarzenia w ramach Fame MMA. Autentycznie jestem ciekaw, w jaki sposób odniesie się do tych zarzutów. Murański z Tańcunem się bili w tym serialu? O kurwa, to oni takie RP odjebali mocne, nie? Nie wstyd ci, Jezu, przepraszam, nie chciałem się wjebać w godziny Exclusive, ale Exclusive po prostu streamuje, kurwa, 24/7, no. Muszę mieć na chleb, kurwa. No to względy wizerunkowe, ale drugie to odpowiedzialność prawna. Jak możemy przeczytać na portalu Bezprawnik, aby zabezpieczyć interesy producentów oryginalnych towarów, przepisy ustawy Prawo Własności Przemysłowej wprowadzają jednak pewną ochronę. Za sprzedaż podróbek grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale i karna. W niektórych przypadkach może oznaczać nawet 5 lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę, jakie emocje wzbudza La Luna, a tym samym jakie generuje liczby, zapewne zagości w Fame MMA na dłużej. I ja wiem, że wielu z was ma jej dosyć, ale pamiętajcie, że tu chodzi o kontrowersje i dymy, które ostatecznie przekładają się na zainteresowanie galą i sprzedaż. Druga część konferencji, czyli face to face fagaty z Moniką Kociołek, to totalne zaprzeczenie dymu z pierwszej części. Dziewczyny non-stop unikały odpowiedzi na pytania i to nawet niekoniecznie na jakieś bardzo kontrowersyjne. Wyglądało to tak, jakby obie miały spotkanie z PR-owcem, który wyuczył je, jak coś powiedzieć, tak żeby w sumie to nic nie powiedzieć. Boxel naprawdę się starał, żeby jakoś uratować program, ale w pewnym momencie sam się poddał. Powiedzcie coś, dziewczyny, kurwa, coś, cokolwiek z tych kulis, no, bo nie chcę, żeby to był najdocniejszy face to face. Spróbujcie podniemić coś, to powinno. Inneście, kurde. Mimo że było czuć, że no kurwa, no. Kata i Monika nie przepadają za sobą, to jednak żadna z nich nie chciała się odpalić. Moja teoria jest taka, że obie mają na siebie tyle haków, że żadnej z nich nie opłacało się otwierać tej puszki Pandory. I też cały czas trzeba pamiętać, że Monia cały czas ma umowę z agencją, która może ją ograniczać, a Fagata w sumie już nie jest spotlight, ale być może również ze względu na zapisy w umowie nadal nie może poruszać wrażliwych kwestii. Paradoksalnie najbardziej poddymił Marcin Dubiel, który zadzwonił do studia i zadał pytanie Fagacie. Drugie pytanie brzmi następująco. Czy, Agata, nie przesadzasz trochę z tym podkręcaniem shipu z Malikiem, czy rzeczywiście z nim jesteś? A ty nie przesadzasz z podkręcaniem shipu z Natsu, albo wcześniej nie, z Lexi? Nie, bo ja nie podkręcam. No nie wiem. Nie, no to jest na pytanie, to nie jest pytanie do mnie, tylko do ciebie. Ja nie podkręcam shipu z Malikiem, naturalnie. No, nie podkręcasz. Po nie, prostu... a to czemu byłaś w jego czapce na TikToku i nie... To nie jest jego czapka, to nie jest jego czapka. To jest innego kolegi czapka. Jakiego? Nie mogę powiedzieć jego imienia, nie wszystkie osoby chcą być osobami publicznymi. Kłamiesz? Nie kłamię. Pomijając hipokryzję... Dubiela, który wypomina eksploatowanie shipów, był to jeden z niewielu ciekawych momentów tego face to face. Myślę, że to daje wam pojęcie o tym, ileż emocji było w tym zestawieniu. Osobiście nie jestem fanem skrajnej patologii, ale też jak... Czy widziałem to? Nie, Mork, a co to jest? Królowa życia, La Luna i nauka jazdy na motorze. Co to jest?
Jedynka w dół, tak? Na motocyklu się mówi, kurwa, jestem z AOD. Tony Dripano. Co to jest? Czemu wy się uśmiejecie, ja nie wiem, o co chodzi. Jedziemy. Jedynka w dół, tak? Tak, jedynka w dół, ci ta sprzęgła. Mam, sprzęgła, nie puszczamy, tak? Tak leciutko, jest. Leciutko, leciutko. Dobra. Tutaj dajemy jedynkę na dół. Jedynka? No. Tak? O, teraz. Fajny motocykl. A ty kurde. Nie oszukujmy się. Ja mam talent do szybkiego nauczania się wszystkiego. Czy to jakieś bicie się, czy coś? To ja ona pasuje do AOD. Bo ja wiem, że mam talenty we wszystkim. Tak mi się zawsze wydaje. O. Powoli, powoli. Nie. Jezus. A czemu to tak szybko? Powoli. Powoli. Jezus. A czemu to tak szybko? Jezus. Ale się wywiertolił na dupsko jeba. O kurwa, jak się wyjebał! O kurwa! O ja pierdolę! Ja nie wierzę, kurwa! Nie wierzę! O kurwa! O kurwa, jesteście cali? Ja pierdolę. Mocne, mocne, no. Naprawdę. Ło. No nieźle. AOD w formie, proszę państwa. Naprawdę. Naprawdę mocny content, nie?